Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play LEGO Indiana Jones The Original Adventures i dzisiaj będziemy kończyć grę i przechodzić poziom bonusowy. Ale na początek ma synchronizacja, bo nie wiem, bo Camtasia mi uci na jakieś jedną sekundę pierwsze nagrałem, więc dół, góra, dół, góra, dół, góra. Okej, więc dzisiaj będziemy już kończyć tak oficjalnie grę, plus jeszcze ten poziom bonusowy, o którym wspomniałem. Temple of the Graal, czyli świątynia Graala. Święty Graal. Więc jak mówiłem, ja się takimi tematami interesuję o królu Arturze, a Święty Graal jest jednym z nich. Więc o tym akurat nigdy nie wspomniano w legendach o królu Arturze, Boże, o Świętym Arturze. O królu Arturze o tym nigdy nie wspominano, bo... Dobra, nie... Że jest jakaś świątynia pełniująca świętego Graala. Jak było napisane, to że święty Graal musi po prostu objawić osobie wartej tego. Lecz i tak nikt rzekomo go nie znalazł, albo znalazł go Lancelot. Tego nie pamiętam! Muszę sobie przypomnieć tą świetną legendę. Just die. Dobra, coś tu odkopiemy. Co to jest? Drabinka. Gdzie jest Jones? Chodź tu, Jones. Dobra, no i teraz trzeba będzie parkier robić. O nie. Czyli ten brody. Bez brody. Nie ma brody, ale nazywa się brody. Watch logic. Dobra. Klocek, ręka, oko Anubisa i DNA. Mek. Dobra. No je! Ja nie mogę, brody! Nie dość, że nie masz brody, jesteś siwy, co jeszcze jesteś łamaga jakich mało. Powinieneś się wstydzić za to, że się narodziłeś. Boże, jak ja jestem okrutny. Dobra, znowu klocek, oko Anubisa, sowa, ręka. To już jest prawie z automatu robione. Jones, Indiana Jones. Pomijając te spawnery, że tak powiem, ich można zniszczyć, ale no niestety nie mamy odpowiedniego ziomka. Dobra, dzięki. I wchodzimy tutaj. Bo ja to źle zrobiłem. No, ich tu chyba nie powinno być. Więc chwila, wyjdę i zobaczymy, czy coś się zmieni. A nie, tu jeszcze powinien być. Dobra. Bo coś mi się pomieszało. Co mam zrobić? Rozwalę to. To wygląda... co najmniej interesujące, co? No, pali mu się dupsko. No, ale spark. Co jest? Gdzieś to mam dać? Mam to gdzieś dać. No paczajta. Okej, okay, jeden klocek. Nie wiem. Klockowatości jest pokazane. Czy to jest? Nie. Już myślałem, że to jest nawiązanie do Gwiezdnych Wojen. No już mu z tyłka wypadło w ogóle. No comment. I can't even. A, więc ta pochodnia jest potrzebna. Give me that shit. Okay, teraz musimy to tutaj zanieść, żeby nam się aktywowało z jakiegoś powodu. Myk. Ten perfekcyjny rzut. No co, jak jeszcze Henry przecież ma tą książkę. A, to Henry. Sobie otworzymy. Tamten otworzył dwa. Dobra, pióra, ręka, krzyż.
krzyż i Anubis. Dobra, no i teraz coś, czego nie lubię, czyli wolne chodzenie. Jeżeli zastanawialiście się, dlaczego lubię Sonika, to teraz macie odpowiedź, dlaczego go lubię. Bo przynajmniej wolno nie chodzi. I między innymi dlatego też nie cierpię Soniku. Cia. Okej. No i teraz co się okazuje? Jaki plot twist. Ale akurat to jest przerażające. Jaki plot twist. No i teraz się okaże. Więc jak widzicie, jeżeli ktoś się napije ze Świętego Graala, to... Jeżeli ktoś się napije ze Świętego Graala, to Graal może przywrócić kogoś do życia. I... Tak, może przywrócić kogoś do życia, żeby ktoś z martwych wstał. Ja tu nie kłamię ani nic, bo to jest prawda, ponieważ Święty Graal nie bez powodu nazywa się święty. Bo według legendy... Oh shit. Według legendy jest to ten sam kielich, z którego pił Jezus Chrystus na ostatniej wieczerzy. Dlatego nazywa się święty. Ale tak, wracamy do Lego. W filmie, bo skoro widzieliście to w grze, to już mogę wam tak jakby zaspoilerować. W filmie został postrzelony Henry. Tutaj, no też tu został postrzelony, tylko że w filmie umierał, to mu tylko odczłonkowano nogi. Więc no. Nadal niezbyt fajnie, ale no przynajmniej żyje. Coś za coś. Możesz albo żyć, albo mieć nogi. No bo oby dwóch rzeczy nie możesz mieć. No, oż ty w mordę kochany. Jestem taką lamą. No ja pierdzielę. Idziemy. Spokojnie ludzie, ja nie przeknę. No nie, 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 nie. Nie, spokojnie, 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 Pixel. Nic się nie dzieje. Kurde! Spokojnie, Pixel, nic się nie dzieje. Wszystko jest okej. Mogę to spaść jakoś. W sensie, że spaść, żeby się chwycić tego na dole. Nie. Więc chyba nie. No nie, kurde, bele. Okej. Muszę wyczuć moment. Dobra. Yes! Jestem mistrzem! Co? Czy ktoś to widział? No się nagle zwiesiła, what the... Tak sobie po prostu stwierdziła, a zawieszę się na chwilę. Wytypy. Dobra, to przesuniemy. Żeby było fajnie, gdybyśmy mogli przejść. Proste? Proste, chyba. Dobra, no i sobie przejdziemy, bo prawdopodobnie tutaj musimy przejść. No, patrząc na te dzidy wystające z dziur, to akurat tego bym się mógł spodziewać. Dobra, co ja tu mam przynieść? Serio, taki kawał drogi muszę. Ja chyba więcej muszę zrobić. Kuźni! Nie było przekleństwa. Kurde, bele! Ja mogę z tego skoczyć. Nie, kobietą bym chyba mógł tam skoczyć, ale... Tu niestety nie ma kobiet.
Dobra. Ja nie mogę, ja jak nic, odwalę rage quita kiedyś w tej grze. Trust me. No i teraz się pewnie schowają. Tylko co, no właśnie. Teraz bym mógł sobie spokojnie przejść. Już myślałem, że to będzie taka hamowa, że będzie się odkręcało. Nie, nie odkręca się. Ciągle słyszę jakieś mechanizmy, to nie jest dobre. Okej. Limyk. Ale po co to jest? Nie widzę żadnego... żadnej potrzeby dla bytu. Tego czegoś. Chyba, że ja to muszę jakimś pistoletem rozwalić, ale co? Nie mam pistoletu, więc... Trochę takie, no. Boże, tyle widzę tych minikitów i nie mogę ich zebrać. To jest straszne. No, nie mam żadnego kurdupla, żeby tam wejść. Jaki ja jestem okrutny w ogóle. Już nie nazywam ich po prostu niskimi postaciami, tylko kurduplami. To jest hamowa, ludzie. Dobra, skarabeusz jeszcze był, Sova, skarabeusz, Anubis i ręka. Chyba cokolwiek to jest. Gdzie to ma? Tutaj! No. Ja od razu wiedziałem. Pewnie to nam da klucz. Dlaczego to było takie przewidywalne? No ja nie wiem. Dobra, ale teraz dwie postacie muszą ze sobą współpracować, bo samemu by się to nie udało zrobić. Ja, świetnie. Przynajmniej nie ma nikogo, kto by nam przeszkadzał jakoś. To jest chyba dobra. I think. No u mnie. Czy ja tu mam... A nie, to to zepsute wysuwa. No dobra. Dobra. Ja to zaraz naprawię tak, żeby nie było zepsute. Ja to naprawię. Dobra. Słuchaj, zakładam, że... Oh shit. Świetnie. To sobie zapalimy i żadne tutaj wynże już nie będą łazić. Więc możemy sobie spokojnie przejść. I myk. Jeżeli już speedruny robić z tej gry, to chyba już tylko z... raz po przechodzonej, gdyż na przykład zmienić sobie Indiana Jonesa na kogoś innego i jesteście macie zaoszczędzone parę sekund na przeprowadzenie go. Zakładam, że to jest po prostu droga do jakiegoś minikita. No właśnie. I teraz ta fajna część. Musimy na te na zielono wskakiwać i E H O V A H. Jak widzicie, te złe się z, te złe spadają, jak na nie nastąpimy. Co to jest? I E H O A V H. Nie wiem. Macie zadanie w komentarzach. Możecie ułożyć z tych liter jakieś słowo. Szczerze powiedziawszy, będę zainteresowany, co wam przyjdzie do głowy. O ile cokolwiek wam przyjdzie do głowy. Bo mi nic nie... O kurde. Nie, to jest zbyt ryzykowne. Co ja mam zrobić? Bo tak jakby jestem... To są te mosty niewidzialne, dobra. Bo teraz tutaj są mosty niewidzialne, co jest trochę mindfuckowe. No ale dobra.
Niech sobie będą. Co jest? Nie wiem w ogóle, co miałem zrobić, bo nagle mi się podświetliły, później nie mogłem w nie walnąć nawet. Coś tu jest ciekawego? Nie. Dobra, więc jadymy. Jadymy. I idymy. Przede wszystkim. Co tu mam zbudować? Czyżbyśmy mieli podnieść niewidzialny most? Może to było takie suche. Co my tu mamy zrobić? No, o! O, przepraszam bardzo, co się dzieje? Czy mi wyjaśnić, co się dzieje? Po prostu wpuściłem światło tutaj, no i... No i zbytnie nie wiem, co się właśnie stało. Dobra, tu widziałem, o właśnie. Czyli tu muszę przyjść z... latarką. Pochodnią. Ta latarka sobie wyniesie, kur... Pixel latarynkarz. Nie wiem w ogóle, co to miałoby być za. No ja nie mogę. Za zawód latarynkarz, ale no. Powiedzmy, że właśnie wymyśliłem jakiś nowy zawód. Który nie ma żadnej przyszłości. Dobra, teraz speedrun. Myk. To się nazywa piękny rzut. Dobra, pióra, klocek, DNA, sowa. Pióra, klocek, DNA, sowa. Dobra, 3 na 10, ja ominąłem chyba ze 4 już. Ale ten poziom jest wielki. Dobra. To jest przerażające. A, to jest scena, gdzie Indiana Jones musiał przekroczyć właśnie taką szczelinę. Uwierzył w to, że jest coś takiego jak magia, przeszedł po tym, ale... I no myślał, że po prostu spadnie, ale no, po prostu upadł na deskę, która była pomalowana perfekcyjnie tak, jak było, jak była reszta. Darth Vader! Jeszcze te dźwięki. Dobra, to jest jakiś gość. I on próbuje wybrać, co jest świętym gralem. Napił się z tego nieprawdziwego. Bo tak. Nieprawdziwy święty gral zabija. Prawdziwy ocala. Ale musimy przy okazji walczyć z tym gościem. Bo on nie może oddać świętego grala tak sobie. Więc ja akurat wiem, jak wygląda święty gral. I od razu mówię, on nie jest ze złota. Dla niekumatych. Dobra, święty gral jest w tej sali obok. Jego nie może... I on jest z czasów króla Artura, ten gościu. Nie możemy go... I nie da się go zabić, ponieważ cały czas praktycznie pił właśnie ze świętego grala. Więc... Wody ze świętego grala, więc... No, świętym gralem, moi drodzy... O, True Adventure. Jest to. To jest święty gral. Niezbyt okazał, co nie? Teraz musimy się z niego napić. No i dobra. Został uleczony. Nie został nieśmiertelności, tylko został uleczony Indiana Jones. I tylko tyle właściwie. No i nice. No, on
ona sobie zagarnęła święty Graal, ale święty Graal nie może opuścić tej świątyni. Jest tutaj zamknięty. No i co, poziom ukończony? 20 minut zajął. Nice. No i dobra. Sztuba. Dobra. Sobie darmy. 1,529,380. Finish story. Nie będziemy oglądać chyba napisów końcowych. Już właściwie to są ostatnie napisy końcowe, więc możemy je obejrzeć. Czemu by nie? Piękne zakończenie gry. Oczywiście od następnego tygodnia będzie Kangurek KO już. Jak sobie myślicie? Ten, który jako jedyny ma problem. Henry, nie się, o nie. No i dobra. Lego Indiana Jones, Trademark. No i właściwie tylko... No i właściwie to są jakieś concept art. Prawdopodobnie z filmu, albo z jakiejś gry. Inny. Lub concept arty poziomów. No tak. Concept arty poziomów najprawdopodobniej. No i co, no ukończyliśmy Indiana Jonesa, ale... Ja mówiłem, że jeszcze będzie jeden poziom, który musimy zrobić. Ale no, żeby... To wygląda mi jak Hogwarts, lol. W każdym razie... Lego Indiana Jones. Gra jedna z tych moich mniej ulubionych Lego. To przyznam. Ale nadal można się przy niej bawić. Można się przy niej czasami uśmiać. Nawet jak się jest takim poważnym gościem jak ja, który niezbyt często się śmieje. A ta gra pokazuje, że jednak z takiego gościa bez uczuć można jeszcze coś wykrzesać. No, czy jednak koncept są gry. Teraz jestem w 100% pewien. No i Leroy. No i w każdym bądź razie oczywiście w następnym tygodniu będzie Kangurek KO. Jak kończymy Kangurka KO, to będzie Lego Star Wars The Complete Saga. Po polsku, gdyż znalazłem spolszczenie do gry. Lego Indiana Jones, jak mówiłem, też jest spolszczenie w pracy, aczkolwiek gość nie może znaleźć plików graficznych, napisu quit to Windows i chyba player 2 czy jakoś tak, więc no tylko dlatego nie było spolszczenia, tylko dlatego, że gość nie wypuścił go, bo musi go ukończyć. Do dzisiaj nie ukończy. Że właściwie w sumie sprawdziłbym, czy nie ukończył go. Ale to już po odcinku. No i dobra. Ale to już tak tylko dla mojej... O, Matt Tomczek. To chyba jakieś ma polskie korzenie. W każdym razie... W każdym bądź razie... Co chciałem powiedzieć? Bo tak na tego Skywalker sound. Nice. Dobra, trochę długie te napisy, szczerze powiedziawszy. Krótsze były w Spyro. Dwójca. Jonathan Layton. Kojarzy mi się to nazwisko, nie wiem czemu, ale jakoś znajomo mi brzmi. To jest Korba. Prawie jak Korba. Fitzgerald? O! Pozdro dla kumatych. Był Fitzgerald? Był Schmidt chyba. Teraz jeszcze tylko szukać jakiegoś anonimowego gościa. I mamy coś. Pozdro dla kumatych teraz. Dobra, Jezu. Kończę już ten napis końcowy. Naprawdę aż tyle osób brało udział przy jednej grze. Ja nie mogę.
O. No. I dlatego właśnie nie było. Nie było. Nie było muzyki w grze. Ponieważ to jest z oryginalnego filmu, więc ma prawa autorskie i dlatego nie mogę jej użyć. 48,3%. Ale jak mówię, jeszcze jeden poziom został. No i teraz taka cinka końcowa. Jak tutaj ludziki Lego budują logo TT Games. Nie Telltale Games, żeby ktoś nie myślał, tylko po prostu TT. No. Traveller's Tales. Ktoś tam dostał po łbie, jak słyszałem. I znikąd idziemy gdzieś. To chyba będzie już... Nie. Ale dobra. Idziemy do tego poziomu, o którym mówiłem. 12 na 18. Tylko w 6 poziomach nie dostałem. No są wszystkie te, jak zebrałem, ale... To musimy dać tu. Teraz się otwierają jakieś magiczne rzeczy. Ale... Jak my to mamy otworzyć? Otóż gdzieś tu powinien być klucz, który pozwoliłby mi na to. Czy jak się wrócę tutaj, to się nie resetuje, więc okej. Okay. Zmieniłem sobie tutaj, bo musimy przejść prawdopodobnie do tej sali, gdzie jest wszystko porozwalone. O, właśnie. Do tej sali. O, tu jesteśmy gościu potrzebny akurat. Okej, więc zaraz sobie będziemy dokupywać postacie, które nam będą potrzebne. Skarabeusz. Kurde. Skarabeusz, krzyż, oko Anubisa, Anubis. Więc najpierw takie małe zagadki tu będą, a później dopiero zrobimy ten poziom. Więc teoretycznie nawet mamy takie trzy poziomy w jednym odcinku. O. Panią poproszę. Bo pani ładnie wygląda. Nie żeby coś. Nie żebyście myśleli, że jakiś z bok jestem. Teraz mi ona jest potrzebna. Ona! Dziękuję. Dziękuję. Teraz dajemy to tutaj. Maharadża byłby mi potrzebny, ale nie ma go. Jeszcze przy okazji gościa, który obsługuje się ładunkami wybuchowymi. Dobra, ale z tym akurat będzie niezły problem. Z Maharadżą nie, aż taki problem nie będzie, ale... Żeby znaleźć kogoś, pan kod Maharadża. No nie! Maharadża. I teraz kogo... Gero, Probes, First Mate, Captain, Enemy Boxer, Enemy Officer, Bandita, Belok, Indian Jazz, Disquise, Monkey Man, Enemy Officer, Enemy Soldier. O! Ten mam. Ten miał ładunki wybuchowe. Dobra, będę cicho. Spokojnie. Spokojnie jak na wojnie. Ej, właśnie, ciekawe, czy można by było tego kupić sobie gościa. Ja bym kupił. Dobra, o, Maharadża, ty mi jesteś potrzebny teraz. Więc to jest nasza pierwsza kupiona postać. Nie pierwsza, ale... Wiesz, o co chodzi. Ma postać i tutaj mamy kolejną skrytkę. Ciekawe, czy to w ogóle tutaj jest, czy ja czegoś nie pomyliłem. I teraz, gdzie jest tamten, którego kupiłem sobie? Bo on mi pomógł z ładunkami wybuchowymi. Pozwalam sobie najpierw tutaj rzeczy, żeby zobaczyć, czy jednak po prostu sobie czegoś nie ubzdurałem. Ale komet się nie bije. No, hello. O, właśnie. Uwaga! Leci! Teraz gość, który kopie, czyli Satipo w tym przypadku. Odkopiemy. Co z tego, że gość akurat kopie w deskach, ale dobra.
Teraz chyba będzie miejsce po to, żeby... Co jest w ogóle? No. No i teraz mamy klucz. Teraz idziemy tam. Tak wiem, skomplikowane jest to, żeby przejść chociaż ten jeden poziom. Ale uwierzcie mi, warto. Myk. Myk. Teraz. To trzecie nie wiem, jak odblokować, tak. Szczerze przyznam. Ej no. Co jest? Może tylko to. No nie, nie mówcie. Na serio? Muszę mieć chyba wszystko skompletowane. Ja to robiłem na marne, co nie? Może... No kurde. Może nie wiem, zrestartuję to. Bo nie... Nie, nie, no to nie byłoby takie chamskie. Ja pamiętam, że kiedyś nie stuprocentowałem gry i to i mogłem tutaj wejść. Ja nie mogę. Ej, ładna pani. Mogę się w ciebie zamienić? Nie. Tu nie. Tu nie. No to co, ludzie, no chyba zakończymy takim trochę failem. Nie będę już tego poziomu specjalnie przechodził gry. Bo to jest po prostu prolog. Czyli co się działo przed tym, przed pierwszym filmem. I to było też bodajże w trzecim filmie, jak się to wszystko zaczęło. Więc co? Dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Na koniec tej serii. Na razie i cześć. Pa, pa.